Witam Was serdecznie w przeglądzie nowego Rocket Passa oraz sklepiku. Na pierwszy rzut oka sobie zobaczymy tutaj, co nowego dodali, a dodali m.in. starter paki, taki z Endo oraz taki z białym Jaggerem i białą Gold Explosion. Moim zdaniem nie są to jakoś turbo opłacalne rzeczy, ale w sumie się nie znam. Nie przeliczałem tego. Ja bym generalnie się powstrzymał. Przypominam oczywiście o wpisaniu kodu EDEK. Nie wiem, czy to się liczy do każdego zakupu, czy tylko do zakupów z tego małego sklepiku, ale już przechodzimy do Rocket Passa. No więc tak, oczywiście kupujemy tutaj premium. Ten taki zwykły, tak to nazwijmy. Dostajemy od razu ten nowy samochód, który wygląda w sumie, jak zobaczmy na niego, w miarę ciekawie, myślę. Może być nawet grywalny, o dziwo, bo wygląda tak jak jakiś taki większy Fennec. Przelecę na szybkości wszystkie itemki. Będę oczywiście coś o nich komentował. Czy to jest... Aha, to jest boost rybny, także pasuje pod tam Gold Explosion z któregoś sezonu. Ciekawą rzeczą jest tutaj, że dostajemy Uncommon Drop. Czyli nie wiadomo w zasadzie co to będzie. Ciekawe jak to. Ciekawe rozwiązanie generalnie. Nie wiadomo co z tego się trafi. Nie wiadomo, no potem pewnie jak zdobędzie się już pierwszy level, to będzie wiadomo mniej więcej o co chodzi. Czy to takie zwykłe przedmioty uncommony? Czy może jakieś takie lepsze? Toż na razie nie widzę, żeby tutaj były kredyty zwracające się. Co jest... O, śmieszny bardzo toper. Okej, generalnie na razie takie jakieś... Poza tym toperem i tymi niewiadomymi rzeczami w sumie śmieszne rzeczy, dziwne. Ale niepokoi mnie, że nie widzę kredytów. Okej, są w darmowym. Czekajcie... A nie, na górze jest premium, nieważne, nie było tematu. Pomyliły mi się strony, myślałem, że na dole jest darmowy, a na górze jest premium. Co? Że na odwrót, że na dole jest premium, a na górze jest darmowy. Ale wszystko wróciło do normy. Oczywiście tutaj przylatujemy. Te uncommony drop już nie będę oglądał, no bo to wiadomo co to jest. Takie malowanko. A kolejne kredyty. Zobaczymy, gdzie się zwrócą w ogóle. Na razie jest 200. No, ciekawa budka, ale nie jakaś super. Cross-platformer. Okej. O, śmieszne koła z chomikiem. One są akurat fajne i nawet mi pasują pod to auto. Śmieszne. Ciekawe, czy chomik będzie malowany, czy tylko reszta koła. Dobra. Tutaj końcówka tego... do tamtej obramówki. Exp, znowu przedmioty. Chyba jest biedniejszy ten, darmowy karnet w tym sezonie. Okej. 300 kredytów już jest. Co tutaj jest? Rzadki itemek? Jeżeli to są naprawdę te zwykłe itemki, no to bieda trochę. Tutaj nic ciekawego. To ten ślad pod opą był w sumie spoko, ale bez rewelacji. Na razie generalnie jakoś tak nic nie zachwyciło. Kolejne kredyty, jeszcze chyba 400. To nie wiem, takie jakby takie se. Kółka bardzo ładna, ale za darmowego karnetu. Jakiś tam napis jest na nich. Nie będę go czytał, bo pewnie źle przeczytam. Oki. No i już się zbliżamy do końca darmowego karnetu, 500 kredytów odzyskanych. O, to prawdopodobnie będzie wsysało, także naprawdę bardzo fajny wybuch. I za 70 level taki samochodzik, czyli ulepszony za pierwszy level. Myślę, no nawet, w sensie ten tył jest taki mocno średni z tym boostem, ale naprawdę nie jest zły. I potem zobaczymy, czy są jeszcze kredyty. A, są kredyty i są bardzo rzadkie dropy. W darmowej sekcji, czyli jest 600, 700. Obstawiam, że będzie zwracało się 1000 kredytów normalnie i później będą coraz lepsze dropy na very rare. No dlatego taki se po prostu. Nic nadzwyczajnego, zobaczymy jeszcze na szybko ten samochodzik. No i dobra, na szybko przetestujemy ten nowy samochodzik. Prezentuje, brzmi na pewno dziwnie. Jeździ się nim w miarę nie tak źle. Jest ono w dotyku taki delikatny całkiem. Powiem wam, że on może nie być nawet taki tragiczny. Trochę jest podsterowny, ale podoba mi się to. Jest na pewno bardzo skrętny. Pierwsze wrażenia z tego autka są pozytywne. Ciekawe jak wypada rozmiarowo na tle innych, ale naprawdę wydaje się być grywalny. Na pierwszy rzut oka, taki a la Merk. Połączenie Merka i Fenneca w sumie.
Ciekawe. Nie, na razie nie mówię, że jest to super auto, ale pozytywne zaskoczenie, że nie wygląda tragicznie, to raz. A dwa, że w sumie gra się nim też całkiem dobrze, dlatego polecam zakupić ten karnet. Tak samo, no nie mam pojęcia, jak to będzie działało, dopiero się pewnie dowiem za parę dni. Czy na karnet również działa kod twórcy, czy nie. Ale mniejsza z tym. Generalnie polecam. No i to by było w zasadzie tyle w dzisiejszym odcinku. Taki krótki, szybki, w zasadzie informacyjny. No i co? Ja się z wami będę żegnał. Hej!